Trwa tydzień obchodów 159. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta honorowymi obywatelami Katowic zostali rzeźbiarz Zygmunt Brachmański i polityk Jan Olbrycht. Choć żaden z nich nie jest bezpośrednio związany z Katowicami, to zostawili w mieście swój ślad. Nigdy nie mieszkał w Katowicach, ale jak sam podkreśla, jest z nimi ściśle związany. Jan Olbrycht był pierwszym marszałkiem województwa śląskiego po reformie administracyjnej w 1998 roku. W środę 11 września radni przyznali mu tytuł honorowego obywatela Katowic. Ten tytuł jest rzeczywiście bardzo ważny, ponieważ on podsumowuje trochę działania, które ja robiłem przez ostatnie bardzo wiele lat. Także dla mnie ten tytuł jest rzeczywiście takim pewnym etapem, który jest zamknięty i dla mnie ważne, że ktoś dostrzega pracę, którą ja robiłem dla tego miasta. Honorowe obywatelstwo miasta otrzymał też Zygmunt Brachmański, który w Katowicach zostawił bardzo namacalne ślady swojej działalności. Jest autorem m.in. pomnika harcerzy września na rynku i Wojciecha Korfantego na placu Sejmu Śląskiego. Wyróżnienie w imieniu męża odebrała Anna Brachmańska, która przyznaje, że dla pana Zygmunta na pierwszym miejscu zawsze była sztuka. Nie było jednak o to zazdrosna, bo podziela jego pasję. Dzieci były dumne, ponieważ on od młodych lat widział, że już jego twórczość jest na wysokim poziomie. Już były to kościoły, już były to ołtarze, już były to pomniki. W związku z tym tak ta rodzina akceptowała wszelkie odejścia od tatusia głaskającego. Zygmunt Brachmański i Jan Olbrycht powiększyli grono honorowych obywateli Katowic, które liczy już 26 osób. To jest już tradycja, piękna tradycja, że co roku w dniu urodzin miasta, rocznicy nadania praw miejskich, przyznajemy miejskie wyróżnienia honorowe, w tym tę najwyższą godność, czyli tytuł honorowego obywatela miasta Katowice. Ale to wyróżnienie działa w dwie strony, bo przyjęcie tytułu przez wybitne postacie to również honor dla miasta.